Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa powitać w imieniu firmy NTI Europe. Mam na imię Grzegorz Kaszyński. Nanotechnology Instruments Europe jest europejskim przedstawicielem firmy NTMDT, wiodącego producenta mikroskopów sił atomowych. W naszej ofercie znajdą Państwo pełen zestaw mikroskopów sił atomowych do wszelkich zastosowań. Dzisiaj jednak skupimy się na unikalnym systemie edukacyjnej wersji mikroskopu sił atomowych. System NanoEducator, stworzony specjalnie do edukacji, uproszczony system, tak aby studenci mogli bez problemów pracować i poznawać tajniki nanotechnologii. Ma przyjemny interfejs z systemem krok po kroku, nie da się zniszczyć próbki, wszystko jest ustawiane dokładnie tak, jak powinno być w ćwiczeniu. Jest animowana pomoc z animowanymi we flaszu systemami pracy. Brak skomplikowanych ustawień. Justujemy jedynie próbkę za pomocą śrub mikrometrycznych i możemy zacząć pracę. Niskie koszty eksploatacji. Nie używamy standardowych w mikroskopii SPM kantileverów, jedynie drut wolframowy, który nie kosztuje. Prosta wymiana sondy. W zestawie jest 8 sond interakcyjnych, które można wymienić jednym ruchem. Możliwość naprawy zużytej sondy. Drut zawarty w sondzie możemy zaostrzyć elektrochemicznie w dostarczonym do zestawu urządzeniu. NanoEducator obejmuje wszystkie podstawowe tryby pracy mikroskopów sił atomowych. AFM, tryb półkontaktowy, kontrast fazowy, spektroskopia siłowa, również praca w cieczy, w kropli oraz litografia siłowa, pozwalająca zobaczyć możliwości nanotechnologii. Również tunelowy mikroskop STM, topografia, kontrast, spektroskopia prądowa. Specyfikacja nanoedukatora. Zakres skanera jest bardzo duży, porównywalny z prawdziwymi, zaawansowanymi mikroskopami sił atomowych 70×70×10 mikrometrów. Rozdzielczość AFM, STM po osi X i Y 10 nanometrów, co jest bardziej niż wystarczające do zastosowań edukacyjnych, po osi Z 3 nanometry. Teraz spróbujemy przebadać próbkę CD-ROM-u. Jest to wycięta kostka z płyty CD. Zakładamy ją na stolik magnetyczny. Montujemy sondę interakcyjną. Znajduje się w niej piezotuba i zamocowany w piezotubie tip z wolframowego drutu. Zakładamy ją do mikroskopu. Mocujemy śrubką. Teraz zbliżamy ją do próbki. Zakładamy pokrywę ochronną, w której znajduje się kamera CCD z oświetlaczem. To jest już koniec przygotowania próbki. Możemy ustawić miejsce za pomocą śrub mikrometrycznych, w którym chcemy badać. Przechodzimy do oprogramowania. Oprogramowanie mówi nam, co możemy zrobić, czego zrobić nie możemy. Nie da się zrobić niczego, co mogłoby zniszczyć system. Wybieramy wyszukiwanie częstotliwości rezonansowej, czyli przygotowanie tipa do pracy w trybie kontaktowym. Teraz pojawia nam się opcja zbliżania próbki. Teraz mikroskop za pomocą silnika krokowego zbliża tip do próbki. Na obrazie z kamery umieszczonej w głowicy widzimy sondę zbliżającą się do próbki. Możemy dzięki temu ją zbliżyć ręcznie na w miarę bezpieczną odległość. Następnie dokonamy zbliżenia sterowanego komputerowo. Gdy zbliżyliśmy się do próbki, możemy wybrać rodzaj skanu, topografia, kontrast fazowy, wizualizacja siły, litografia, spektroskopia. Tutaj wybieramy pole skanu. Ustawiamy parametry, rozdzielczość, szybkość skanu, dostosowujemy ustawienia i włączamy mikroskop. Po kalibracji skanera
Mikroskop rozpoczyna skan. W efekcie skanu otrzymujemy obraz płyty CD, którą badaliśmy. Widać pity, czyli bity danych nagrane na tą płytę. Można przeprowadzić jej analizę i wizualizację trójwymiarową naszej badanej próbki. Dzięki temu, że nanoedukator pracuje w trybie półkontaktowym, możemy badać materiały miękkie. Jak tutaj Państwo widzą, kulki lateksu na szkle, bardzo dokładny skan 3,6 na 3,6 mikrometra. Jak widać, wystarczająca jest rozdzielczość nanoedukatora, żeby dokładnie obejrzeć ich strukturę. Biologia. Zastosowania interesujące z punktu widzenia studentów. Erytrocyty 14 na 14 mikrometrów. Nie każdy ma możliwość obejrzenia sobie po prostu na ekranie. Również zastosowania biologiczne. Mikroorganizmy wodne. Również próbka, właśnie praca w kropli. Pozwala po prostu przygotować samemu taką próbkę i przebadać przez studenta, co zawiera woda, którą mamy w kranie bądź w szklance. Litografia. Również zabawna strona nanoedukatora, ale też edukacyjna. Tutaj jest litografia siłowa, stworzona na 50. rocznicę Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven. Tam znajduje się grupa studentów pracująca właśnie na mikroskopach sił atomowych, ucząca się na nanoedukatorze. Dziękuję za uwagę.